Dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczynamy kolejny film, kolejną realizację. No i tutaj tak to się właśnie wszystko zaczyna, czyli najpierw trzeba przygotować sprzęt do nagrywania, a dopiero później uruchomić maszynę. Ja się do tego przyzwyczaiłem. Czasami nie chce się, no ale taką pracę sobie wybrałem, nie? Czy taki sposób na pracę. Dobra, rozpoczynamy od przygotowania ZTP2. Tak jest, bo znowu tutaj nią się będę posługiwał. Tego też mi się czasami nie chce robić. Czyli więcej czasami człowiek przygotowuje te sprzęty, niż później faktycznie nimi pracuje. Tutaj rozpoczynam od wymiany frezy, ponieważ ostatnio kleiłem jakieś klejonki i był używany frez taki piłkowy. A teraz przesiadka na frez diamentowy do systemu P2, czyli właśnie ten taki kształt, no nie wiem, grzybka, który powoduje wybranie tego środka materiału i tam te łączniki się zaczepiają o to miejsce. Chwila, moment i maszyna gotowa do pracy. Oczywiście odciąg również, no to odkurzacz i zaczynamy pracę. I tutaj płyty 18, tradycyjnie nie oklejałem tego, nic nie robiłem tutaj. To zlecam firmie JAW pod Poznaniem. Ja się skupiam na, powiedzmy, wykonaniu projektu i później wykonaniu mebla. I taki schemat pracy sobie przyjąłem. Zwróćcie uwagę na to, że nie mam żadnych docisków. Nie ma żadnego mocowania tej płyty w czasie pracy. To też jest fajna taka, powiedzmy, przewaga właśnie ZTP2, ponieważ z jednej strony ona wytwarza podciśnienie. Odkurzacz wytwarza podciśnienie i samo to czoło formatki, czy to miejsce, gdzie styku maszyny z formatką, to się normalnie wręcz przysysa. Po drugie, kiedy ręką docisnę formatkę, to ten frez wchodzi tak z taką łatwością w płytę wiórową, że praktycznie nie ma tutaj potrzeby jakiegoś, nie wiem, bardzo mocnego trzymania tej płyty. No i dobra. Od czoła zrobione, teraz trzeba zrobić właśnie, to będzie góra i dół tych szafek, tych korpusów. Tym razem właśnie zrobię je troszeczkę inaczej, czyli nie wieńce górne, dolne będą wpuszczane, tylko będą nakładane właśnie, ale to zobaczycie dlaczego. Albo dobra, jak już widzicie, to jedziemy dalej, później wam jeszcze pokażę właśnie z tym nałożeniem. Teraz przesiadka, ponieważ przesiadka na maszynę, na wiertarkę wielowrzecionową. Tutaj montuję frezy, czy wiertła 5 mm, ponieważ będą tam włożone półki i powiem szczerze, nie za bardzo wiem, na jakiej wysokości je dać. Więc mówię, dobra, lepiej zrobić więcej tych odwiertów niż mniej. Później się po prostu wybierze wysokość umieszczenia tej półki. No więc tutaj 5-6 wierteł, to spokojnie da mi dosyć spory rozstrzał i to wiercimy. Samo wiercenie to już czysta formalność. Tutaj wystarczy ułożyć jak gdyby tą formatkę, albo inaczej, przepraszam, tą maszynę, zderzaki boczne trzeba ustawić bardzo dokładnie z lewej i z prawej strony. Wtedy mamy wiertła ustawione symetrycznie. Więc wtedy wkładając formatkę, obracając ją o 180 stopni, na pewno nie będzie później nam półka leżała, no, nie będzie podparta w czterech punktach, nie? Na tych czterech kołeczkach meblowych. Więc tutaj kwestia dobrego ustawienia. A później możemy te formatki obracać o 180 czy o 360 stopni. W zależności później będzie też wykonywana przegroda. I kwestia montażu. Więc tutaj klocki Lego to jest genialne w tym systemie, że wkładamy te formatki, dociskamy kluczem imbusowym i to pasuje jak ulał.
Jest zawsze tutaj też ta możliwość regulacji przód-tył i tyle. Teraz nóżki meblowe. Widzicie tutaj ten wieniec dolny jest nałożony. Jest wtedy większe podparcie, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że ta szafka nie będzie widoczna z boku. Normalnie nigdy bym tego nie zrobił, ale tutaj mogę sobie na to pozwolić. I również zależało mi na tym, żeby póki co, bo jeszcze się nie zdecydowałem, czy będzie blat drewniany, czy nie, więc tutaj wieniec górny jest również blatem, więc nie chcę, żeby były widoczne miejsca połączeń. I tutaj nóżki na razie zrobione są niższe, bodajże chyba 60 mm, a później będę mógł je sobie podkręcić. I również widzicie półkę, od razu włożyłem do środka, wszystko pasuje i gitara. Zostaje kwestia przymocowania frontu. Tutaj zdecydowałem się również na fronty cieniutkie, 10 mm. I system Bloom, zawiasy takie, widzicie w kartonowym pudełeczku, te onyksowe, czyli te takie ciemny grafit, no onyx, nie? Tak się one dokładnie nazywają. Więc tutaj wiercimy wierce z ręki, mam potrasowane miejsca do otworów, przenoszę jeszcze otwory na tą listwę, to mi pomoże umiejscowić prowadniki równoległe w samym korpusie, co też właśnie teraz będę robił. Ten szablon, tutaj ja posługuję się nim, ponieważ będę mógł tam tylko przenieść takie dwa punkciki, nie? A one się, używa się takiego wbijaka, pozycjonują małe wkręty później, które się tylko przykręca przez prowadnik, proste i łatwe, i macie faktycznie przeniesione dokładnie pozycję zawiasów z frontu na korpus. Cyk, pasuje wszystko. Jakaś minimalna korekta. Tutaj jest sporo do, jakby sporo możliwości korekty. No i dobra. I pierwszy korpus gotowy. To idzie naprawdę szybko. Taka praca, gdzie te maszyny już są ponastawiane, więc czas teraz na korpus numer 2. Jeszcze coś sprawdzam? Działa wszystko, Jarek. Wszystko będzie dobrze. Cyk, to można odkładać. Jeszcze nie jest tak ciężkie, dobrze, o, widzicie? Półka chciała wypaść. I lecimy z korpusem numer 2. Tutaj ten korpus różnić się będzie tylko tym, że będzie przegroda pionowa, która podzieli korpus w poziomie na połowę i później kilka półek jeszcze w środku, a cała reszta pracy dokładnie taka sama. No więc chwila muzyczki. Tutaj jeszcze trudniejsza rzecz, na którą się zdecydowałem, czyli to jest przegroda pionowa, którą teraz nawiercam. I tutaj muszę zrobić tych otworów więcej, więc będzie to przestawione, jak to powiedzieć. Widzicie, tych otworów jest cały rząd, ale trzeba je zrobić z dwóch stron i jeszcze z przodu i z tyłu formatki.
I wszystko to musi pasować idealnie, no bo nie może później być sytuacji, że półka będzie się chybotać właśnie na tych kołkach, więc tutaj chwilę dokładnego mierzenia i trasowania. A później kwestia montażu. Tutaj rozpocząłem od, ponieważ szafka była cięższa, nie chciałem już później tego podnosić, więc zdecydowałem się, że zrobię tutaj od razu wieniec dolny, również nakładany. Czyli kwestia montażu nóżek. Również zdecydowałem się tutaj dać na nóżkę jeszcze na środku. Trochę tam zawsze pewnie tych ciężarów będzie w szafce i będzie ta przegroda pionowa napierała na środek płyty, środek wieńca, więc ta nóżka środkowa pomoże, żeby ten wieniec się nie uginał na środku. No i kwestia łączników, tutaj znowu Klamex P14, wszystko na klik, zapinane zamki kluczem imbusowym, jak klocki Lego. Jestem, witajcie, żeby było ładnie. Ta-da! Takie sobie coś zrobimy. I kolejne meble zrobione, ale niestety nie obeszło się bez kuchy mojej. Więc nauczka na przyszłość. Jednak trzeba sprawdzać swoje rysunki i pomysły, które ma się w głowie. Co jest źle? Tu jest dobrze. Litka siedzi tam. Już tutaj kamera nie obejmie tego wszystkiego. Mamy drukarkę mniej więcej na tej samej wysokości i jest wszystko ok. Więc tu jest gitara. Ale nie gitara, jest źle tu. Niestety, zobaczcie. Drzwiczki oczywiście, no bez sensu, żeby się otwierały w tą stronę, nie? No więc właśnie. Więc ja też tak pomyślałem, nie? Że drzwiczki będą miały otwierane w tą stronę. A tu jest pudełko na dole, które blokuje mi kurna zawias jeszcze. I więc zawiasy dałem tutaj, na przegrodę pionową. Ale nałożenie dałem 16 mm, czyli tak jak jest na krawędzi. A nie powinno być na 16, tylko na połowa z 18 to jest 9, 2 mm jest przerwa, czyli milimetr na stronę, czyli nałożenie jest 8 mm tutaj. Co za tym idzie, to może tutaj pokażę, co za tym idzie, pozycja zawiasu na froncie jest inna, nie? No i właśnie, już tutaj tego nie poprawię. No mógłbym wywiercić te zawiasy tutaj, nie? Z drugiej strony obrócić drzwiczki i wtedy zostaną mi dziury z tej strony. No nie zamyka się, kurczę, bo pudełko jest tam w środku. Tutaj wszystko gra. Więc przy następnym zamówieniu, to są również te cienkie fronty, dziesiątki, przy kolejnym zamówieniu, no widzicie, jeszcze naklejki. Przy kolejnym zamówieniu dorobię sobie jeden front więcej. Zmierzę, pomierzę i wywiercę jeszcze raz w odpowiednim miejscu. No takie życie, nie? Brak jeszcze tutaj listwy cokołowej. Tutaj w tym meblu z drukarką również nie ma cokołu, ale to mam w warsztacie, tylko dotnę sobie już na wysokość. No i tu widzicie jeszcze kabelkologia od serwerów moich, więc te listwy, znaczy kable pójdą tutaj na dole, będzie również listwa, która te kable zamaskuje i koniec, słuchajcie. Zastanawiałem się, bo widzicie, tutaj jest front nałożony na boki, a tutaj wieniec jest wpuszczony. Zastanawiałem się właśnie, czy tutaj dawać, czy też nie dawać front drewniany. Front, sorry. Nie front, tylko blat. Nie wiem. Oczywiście jesion tutaj by pięknie wyglądał, więc myślę, że chyba się pokuszę. Jeszcze zrobię tutaj klejonkę, czyli na to miejsce, pod drukarkę i tutaj również pod moje jakieś tam takie małe wydruki z drukarek. I to będzie koniec, słuchajcie. Koniec. Jeszcze mi jeden mebel chodzi po głowie tutaj w biurze.
i może się pokuszę o niego i wychodzimy z biura. Wychodzimy z biura i po tym jeszcze jednym meblu wejdziemy już do prawdopodobnie sypialni. W końcu, nie? Dziękuję wam za uwagę. Pamiętajcie, mierzcie dwa razy, albo sprawdzajcie trzy razy, mierzcie dwa razy, a tnijcie raz, albo wierćcie raz porządnie. Ja się zagapiłem, trudno, trzeba będzie poprawić. Wiecie, czego jeszcze nie mam? Właśnie, to może podpowiecie. Fronty dziesiątki. Jakie uchwyty do takich delikatnych płyt można by zastosować do drzwiczek? Ja się jeszcze nie zdecydowałem i najprawdopodobniej sobie coś wydrukuję, jakiś prototyp zrobię. Chyba, że coś znajdę w sieci. Ale to może wy podpowiecie właśnie. Dobra, do zobaczenia wkrótce. Na razie.